bakterii cholery i gruźlicy z kędzierzynem koźlem? Okazuje się, że całkiem sporo, bo Robert Koch, laureat Nagrody Nobla, związany był ze szpitalem w Sławięcicach. Tę malowniczą dzielnicę największego miasta na Opolszczyźnie odwiedził z kamerą Adam Jankowski. Jesteśmy w roku 1884. Ród Hohenlohe ma fabryki, kopalnie, fabryki cynku. Robią biznes, zatrudniają setki ludzi. W Sławięcicach wielkie biura, kancelaria. Trzeba ludzi leczyć. Ludzie chorują. To było obowiązkiem wtedy arystokracji. I w roku 1884 otwierają dla potrzeb nie tylko Sławięcic, Kędzierzyna czy Koźla, otwierają potężny szpital. Oto on. W 1884. Tutaj wykopaliśmy niedawno, w zeszłym roku, kamień węgielny z gazetami z Koźla, z gazetami z Kędzierzyna, z medalami, z pieniędzmi. Niezwykła sprawa. Na przełomie wieków, 19-20, zaproszono do pracy młodego naukowca, nazywał się Robert Koch. Tu pracował, w roku 1904 otrzymał Nagrodę Nobla. Czy to są fakty, czy to są tylko pamięć ludzka, że od księcia Hohenlohego otrzymywał stado bydła, zarażał je i leczył. Wiadomo, jakim był fachowcem od gruźlicy. Także to jest to miejsce. Fachowcy jeszcze w czasie II wojny światowej, lekarze, którzy byli tu w obozach, mówią i piszą i w angielskich pozycjach, że takiej aparatury, jaka tutaj była, w tym szpitalu, to on nigdzie w Nowej Zelandii ani w Anglii nie widział. Mówi się o tak zwanym tomografie komputerowym, gdzie na bazie promieni rentgena już wtedy przecinano i robiono setki zdjęć ciała ludzkiego. Także to jest to miejsce.